Zimą sezonu 2019-2020 w szeregach trzecioligowego rekordu miała miejsce jedna, ale bardzo istotna zmiana. Mianowicie na ławce trenerskiej od początku stycznia bieżącego roku pojawił się doskonale znany w bielskim środowisku piłkarskim Dariusz Mruzek. 2 miesiące są wystarczającym okresem, aby poznać bliżej grupę blisko 30 zawodników? Ja myślę, że to jest wystarczający okres. Wiadomo, że cały czas pewnie podczas mojej pracy będziemy się poznawać. I tak cieszę się, że ta zmiana klubowa nastąpiła w okresie zimowym, bo tego czasu na poznanie drużyny i przygotowanie do nowego sezonu miałem zdecydowanie więcej. A co wiesz o swoim zespole, o aktualnej kadrze rekordu po wspomnianych 2 miesiącach i 10 grach sparingowych, jakie rozegraliście w styczniu i lutym? No to był na pewno bardzo, bardzo pożyteczny okres. Drużyna dysponuje na pewno bardzo dużym potencjałem i to cieszy. Wielu zawodników ma duże predyspozycje do tego, żeby grać w tym modelu gry, który chcemy preferować. Więc na dzień dzisiejszy jestem bardzo zadowolony i z nadzieją patrzę w przyszłość. Mam nadzieję, że wszystko będzie wyglądało tak, jak sobie tego życzę. To rozwijmy ten wątek, który już zechciałeś poruszyć, temat poniekąd rzeka. To jaki ma być ten piłkarski rekord według pomysłu Dariusza Mruzka? No chciałbym, żebyśmy to my prowadzili grę, żebyśmy stwarzali sobie sytuację po ataku pozycyjnym, żeby utrzymanie piłki było zawsze po naszej stronie. Wiadomo, że nie w każdym meczu będzie się to udawało, ale tak chcielibyśmy, żeby nowa drużyna rekordu grała. Czyli rekord bardziej o ofensywnym obliczu niż dotychczas? Trudno mi to określić, trudno mi to powiedzieć. Chciałbym, żebyśmy to my dominowali, żebyśmy to my dłużej utrzymywali się przy piłce i stwarzali sobie sytuację po ataku pozycyjnym. I najlepiej wykorzystywali je. Dokładnie, dokładnie, bo z tym były drobne problemy, ale ostatni mecz pokazał, że nie jest już z tym najgorzej. Wiadomo, że wszystko weryfikuje liga. Mam nadzieję, że w pierwszym meczu ligowym wszystko będzie tak, jak powinno być. To o inauguracji już za chwilę, natomiast chciałbym się skupić przez chwilę, jeśli pozwolisz, na personaliach. Z pracy w Bielskiej Stali poznałeś doskonale Marcina Czajeckiego, Marcina Wróbla, Seweryna Caputę, Konrada Karetę, więc tu rozumiem, nić współpracy została nawiązana natychmiast. A co z pozostałymi graczami? Na pewno znajomość z tymi zawodnikami ułatwiła mi wejście do szatni, ale chciałem podkreślić, że niezależnie od tego, czy znałem ich wcześniej, wszystkich zawodników staram się traktować jednakowo. A wśród nich 2 nowych zawodników zespołu z Cygańskiego Lasu. Adrian Wójcik i nie do końca taki nowy Daniel Iwanek. No na pewno. Adrian Wójcik to jest napastnik o innym profilu niż zawodnicy, których mamy w kadrze. Chciałem, żeby dołączył do nas, do zespołu. Mam nadzieję, że spełni pokładane w nim nadzieje. Jeżeli chodzi o Daniela Iwanka, to jest na pewno bardzo obiecujący, dobry, szybki, dynamiczny, z dobrym pojedynkiem 1-na-1 skrzydłowy i też w dłuższej perspektywie bardzo na niego liczymy. I przedstawiciel szerokiego grona młodzieży w biało-zielonym zespole. Tak, on jeszcze mamy kilku młodych, obiecujących zawodników, na których bardzo liczę. Do kadry został wykoptowany też zawodnik z rocznika 2004, Szczepan Mucha, bardzo dynamiczny. Na pewno będzie dostawał ode mnie szansę gry. Mam nadzieję, że ją wykorzysta. A rozumiem, że zespół jest poniekąd niczym nowa trybuna stadionu przystartowej, czyli w budowie i jeszcze niedokończony. No na pewno. 2,5 miesiąca na pracę z drużyną to jest długi czas, ale niewystarczający. Cały czas trzeba będzie pracować nad poprawą sposobu naszego grania. Trzeba być cierpliwym. Mam nadzieję, że trafimy z formą na pierwszy mecz. A co ty teraz pozwolisz nieco szerzej o samych rozgrywkach ligowych? Wprawdzie przez minione 1,5 roku bliższy tobie był trzecioligowy futbol małopolski, świętokrzyski i tak dalej, ten, który skupiał rywalizację w grupie czwartej, ale jego śląskiej mutacji nie zapomniałeś, jak sądzę. W klasie rozgrywkowej prowadziłeś przecież, w tej klasie rozgrywkowej prowadziłeś przecież rezerwy pod Beskidzie, Ambialską Stal. Niewiele zmieniło się w tej lidze, jeśli nie liczyć pojawienia się takich firm jak Chorzowski Ruch, Bytomska Polonia czy Row Rybnik. Cieszę się, że będziemy mieli okazję zagrać z takimi firmami właśnie jak Polonia Bytom, jak Ruch Chorzów. Na pewno te firmy wpłyną na podniesienie jakości tej ligi.
Siódma lokata po jesieni rekordzistów, 10 punktów straty do lidera, czyli rezerw wrocławskiego Śląska, 12 nad umowną strefą spadkową, według innych źródeł 7 oczek. To w Twojej opinii dobre miejsce do ataku na wyższe pozycje, bezpieczne okopanie się w środku, czy też może okazja do dalszego przeglądu stanu posiadania? Znaczy, powiem tak, nie chcę tutaj składać żadnych deklaracji. Na pewno, ja zawsze wychodzę z takiego założenia, będziemy starali się optymalnie przygotować do każdego najbliższego meczu i w każdym najbliższym meczu powalczymy o 3 punkty. Co będzie? Myślę, że pierwsze 3 kolejki pokażą i zweryfikują nasze cele i plan. Czyli filozofia sportowa, której prekursorem był nasz słynny skoczek narciarski Adam Małysz. No to skoro tak, to czego spodziewać się po sobotniej, najbliższej inauguracyjnej konfrontacji rekordzistów z zielonogórską Lechią? Na pewno pełnego zaangażowania wszystkich zawodników, na pewno walki na całym boisku i chęci zdobycia 3 punktów u siebie. Czy w trenerze Dariuszu Mrózku jest odrobina hazardzisty? Nie. Powiem szczerze, nie. Staram się racjonalnie patrzeć na życie. Zatem nie nakłoniecie na obstawienie wyniku sobotniego spotkania z Lechią? Absolutnie nie. To jest piłka nożna. Wszystko jest możliwe. Jednakowo życzymy powodzenia. Przyda się. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję również.